Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. I cóż, w dzisiejszym epizodzie, w sumie powiem wam szczerze, nawet nie pamiętam, co miałem robić, więc powiedzmy, że połazimy trochę po pogrobnej okolicy, pozałatwiamy jakieś tam sprawy i tak, ewentualnie odwiedzimy jeszcze zamek, bo w zamku mamy jeszcze dużo do zrobienia, to akurat pamiętam, i na pewno musimy znaleźć sposób na aktywację tej wielkiej runy, którą dostaliśmy ostatnio. Więc tak, no, nie ma co więcej marudzić, myśleć i tak dalej. Lećmy po prostu zająć się tymi wszystkimi sprawami, a przy czym zacząłbym od trzeciego kościoła. Bo ostatnio grając prywatną postacią, próbując odzyskać niezdobyte achievementy, swoją drogą to się nie udało, znalazłem tu też parę ciekawych rzeczy. Nie bezpośrednio tutaj, co prawda. Ale, a powiem wam tyle, jest bardzo, ale to bardzo ciekawy mieczyk do zdobycia w tej okolicy. Więc każdego, kto ma, powiedzmy, chęć na to i możliwości, to polecam, żeby się rozejrzał. I to tak, słowem wstępu, nie będę go na razie pokazywał, bo stwierdziłem, że po prostu za dużo będzie z tym roboty. Ale i to ważne, jest to też najbliższe miejsce do... Proszę, do tego. A to jest właśnie mój główny cel. Jedziemy tam, gdyż dostaliśmy zlecenie na tamto miejsce już dawien dawno. I osobiście mogę powiedzieć, że jest to dosyć proste miejsce, a jakoś tak... Nie wiem czemu... Trochę można powiedzieć, że zapominałem o tym, żeby tam w ogóle pojechać i tym zająć. Więc no, zajmiemy się tym. Lada moment, nie ma co płakać, nie ma co się przejmować, martwić. I no... Potencjalnie tworzy nam nową... ścieżkę dla NPC-ów, poniekąd. Gdyż z tego, co zauważyłem, to gościu, który nam to zlecił, czy raczej prosił o to już jakiś czas temu, no, ma jakiś swój wątek. A, i przy okazji jesteśmy też przy pomniejszym złotym drzewie. No, takie drzewa, mogę wam tylko zdradzić, mają swoje tajemnice, sekrety i przede wszystkim łzy. To jest właśnie najważniejsze. Jak widzicie, też dużo skarbuszy, ale nimi się nie przejmujemy. Łzy do buteleczki, co jest w sumie przydatne, patrząc na to, że ta butelka ma naprawdę super możliwości. O, i przy okazji kolejny handlarz. No. Buy something. I'm hungry. I've been hungry so long. Please. Okej. No i tak, mamy tu właśnie handlarza, który sprzedaje bardzo fajne rzeczy. Moim zdaniem te strzały są bardzo fajne i przydatne. Kamienie kowalskie, jedynki. Tego nie kojarzyłem, ale teraz mniejsza. No i przede wszystkim przepisy, które daje. No, w sumie książki dające przepis. Garnek wobiący bestie i szlachetne mięso. Czy będę z tego korzystał? Nie wiem, ale obie kupię. I przy okazji też, jeśli ktoś się zastanawia nad jakąś dobrą broń na małe wymogi, polecam toporek ręczny, fajna broń. A póki co tak, bierzemy to od niego i... Nie zastanawiając się zbyt długo, zbieramy co da się zebrać, łącznie z wiadomościami. Proszę, zapraszam do interesu, to jest takie właśnie trochę jakby naprowadzenie na niego. Ale tak, tym wszystkim się na razie nie przejmujemy. I jesteśmy prawie na miejscu, do którego zmierzałem. Czyli do tej zamku, tej warowni w sumie chciałem powiedzieć bardziej, ale no, wiadomo o co chodzi. Wydaje mi się, to jednak trzeba małpo ludzi pokonać, którzy na mój wkus są czymś na kształt takich trochę śmieciowych przeciwników tej gry. Po prostu łatwo z nim walczyć, owszem, mogą stanowić zagrożenie, ale no... Nic ponad to, że mogą stanowić dla każdego, kto trochę ma opanowania, to raczej jest łatwe starcie. Ale dobra, mniejsza. Bierzemy co trzeba i proszę, pogadajmy sobie z duchem, czy raczej posłuchajmy ducha. Trzy kropki. Gniew pół ludzi rośnie, teraz, kiedy ich matka została zabrana. Gdzie jesteś, Lordzie Kennecie? Rycerz, zaklęty przez krew. Dobra. Więc widzicie takie piękne tutaj teksty, jakieś... tajemnicze przepowiednie, czy co to tam inaczej było, nie wiem jak to określić.
Ale tak, tym wszystkim się na razie nie ma co przejmować. Zamiast tego skupmy się na tym, żeby wygrywać tu z małpami, jak ja je nazywam. I tak, po prostu oswobodźmy ten cały zamek czy warownię, a oczywiście balisty. Zawsze o nich zapominam. Ale dobra. I proszę, kto by się spodziewał, standardowi wojownicy Godrika. Kto by się po prostu spodziewał tego. Ej, w sumie nie wiem, czemu tego nie zrobiłem wcześniej. Teraz to może być trochę głupie. Ale tak, powinienem już to dawno zrobić. I dosyć, że zwiększa mi to obrażenia, to trwa, w przeciwieństwie do niektórych innych rzeczy, które mam wystarczająco długo, żeby być opłacalne, że do zarzucenia tak przed starciem. Ejcie, zawsze jakieś tam bonusy i... miecz do przysiężonego, fajnie, fajnie, fajnie. Osobiście jakoś tak nigdy szczególnie nie korzystam z tego mieczyka, ale... fajnie mieć zawsze. Wiecie, lepiej mieć niż nie mieć. I tak, jest tutaj kolejny dyniogłowy, jak widzicie. Nie są oni trudnymi przeciwnikami, ale... no, jak ze wszystkim, ja akurat nie potrafię walczyć, więc... widziałbym się, gdybym nawet tutaj zginął. Ale mniejsza i dostaliśmy kamień sanktuarium. Ha. Dobra, dobra. Raz, dwa. Po kolejnym przeciwniku. Kolejne drzewko, co tym idzie. Złote nasiono, którego chyba nie możemy nawet użyć na ten moment. Tak mi się wydaje. Ale dobra, mniejsza o to. Wchodzimy do warowni. Która, jak widzicie, jest... chciałem sobie fortu. Ale mniejsze to są takie szczególiki. Jak widzicie, jest dosyć zaniedbane. Nawet szczury się zalęgły. Jak sobie wszędzie w tym świecie. Czy za lęgu to prawie mnie zabiły. Jak zwykle. Ale wiecie, to nie oznacza, że jest to ciężko, podkreślam. To oznacza po prostu, że jestem idiotą i nieogarem, który nie umie grać. Więc no. Da się tu jeszcze po prostu przytrzymać. Okej, okay, i widzicie kolejny tutaj przeciwnik. Chyba to są służący, czy jakoś taki naciśnie nazywają, nie pamiętam nawet. Ale mniejsza. Jakoś tak za dobrze im idzie rzucanie tymi garnkami. Do tej pory nigdy tak nie było, ale dobra, mniejsza, jesteśmy tu. Czy tutaj coś ważnego było? Książka z przepisami nomadów 6. Zaraz zobaczymy, co ona oferowała, konkretnie szóstka. 6 i proszę, krwawy smar, strzała z krwawej kości, no i inne takie rzeczy. Znaczy, jeżeli mówiąc, sprzęt związany z krwawieniem. Dobra rzecz. Chociaż osobiście jakoś krwawieniem się nie bawiłem za bardzo. Usuwamy to, tutaj zawsze pomyli z wajchą. Ale okej, okay, nie przejmujmy się tym wszystkim, idziemy, po prostu idziemy. Chodnia w sumie nie jest potrzebna, weźmiemy z powrotem tamto. Jak widzicie, przeciwnik, który da dużo więcej runów, więc fajna sprawa, chociaż i tak no, nadal mam 15 tysięcy, czy ile tam to jest. Czy nie 15, teraz 13, bo już trochę wydałem, ale no, nadal mam sporo. Oczywiście. Musieli po prostu wstawić tutaj postać, z którą nie wiem, jak walczyć. Wiecie, to jest tylko kwestia tego, że po prostu nie umiem walczyć z nimi. Chociaż, teraz jeszcze tak tylko szybko dodam. Naprawdę warto z nim wygrać. Fajną ma się nagrodę za niego. Ale o tym zaraz się sami przekonacie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bo jeśli się nie przekonacie, to się załamiem się. No, nie przekonacie chyba. Bo nie umiem w uniki. O nie, skończyło się jeszcze to. Super. Proszę, okej. Tutaj miałem chyba bonus do siły nałożony, więc fajnie. Jak już będę miał okazję go zaatakować, to przynajmniej moje ciosy będą mocniejsze nawet bez tamtego. Ale tak, ogólnie mówiąc, udało się i proszę, popiół wojny, krwawe cięcie. Oraz dostaliśmy też wielki miecz rycerski. To drugie mi się bardziej podoba. Ale tak, ogólnie wracając do głównego tematu, czyli wielkiego miecza rycerskiego. Znaczy, jakiego miecza? Już się plączę, miecz jest właśnie tym dodatkowym tematem. A do tematu tego cięcia krwawego. Fajne naprawdę, dodaje krwawień do broni. I co najważniejsze, skalowanie z mistycyzmem, więc... jeśli gracie pod mistycyzm, nawet jako dodatek, może to być dobry wybór dla was. Ja osobiście spasuję. Może sobie tą zdolność w sumie zarzucę. Jeszcze nie wiem. Chociaż na razie nie teraz, bo jak na razie... nie wydaje mi się aż taka potrzebna na tej strategii, którą tutaj wykorzystuję. No ale dobra. Idziemy dalej.
męczyć się w tym zameczku, który, jak mówiłem, do ciężkich nie należy, ale no ja za bardzo lamię, żeby dobrze radzić. I tak, przy okazji, jeśli się nie mylę, chyba też trochę podwyższyłem jasność, jeśli nie, to możecie mnie poprawić w komentarzach. Nie pamiętam po prostu, co zrobiłem względem ostatniego odcinka, co już było wcześniej i tak dalej. No, takie są wady, jak się naprawdę robi zapas epizodów na bardzo długo. Chociaż dobra, może nie było troszkę długo, ale patrząc na to, ile się stało u mnie przez te dni, co ciężko mi to określić. I co my tu mamy? Medalion Dectus Levi. Mogę nawet wam pokazać, co to jest konkretnie. Proszę. Połącz medaliony, by móc sterować wielką windą Dectus. No. I po prostu widzicie tutaj co i jak. Mhm. Mamy tutaj właśnie też wskazanie, gdzie jest prawa część. Ale co się stanie, jeśli połączymy i... Czemu jestem takim idiotą, że tutaj spadam zamiast schodzić normalnie, nie wiem. Więc takich rzeczy wam nie powiem. Po pierwsze spoiler, a po drugie... Sam nie jestem pewien, co się stanie, jeśli to się zrobi, więc no... Nie ma co po prostu nad tym tak rozmyślać do przesady. Lepiej po prostu... Zobaczcie, jak już będziemy mieć wszystko załatwione. I tak, na ten moment chyba już mamy wszystko ogarnięte, więc... W tym momencie najlepiej byłoby po prostu wrócić do gościa, który nam to wszystko zlecił. No, dobra. Jak widzicie, jestem już z powrotem. I teraz nie daleko trzeba pogadać. Did you manage to recapture my fort? Oh, excellent news. Just wonderful. And the knight's dead to boot. Well done, my friend. Well done indeed. I knew I was right to trust you. Now, here's your reward, as promised. Go ahead. It's all yours. I powiem wam szczerze, właśnie ta nagroda, poza samym tym, że mamy jakiś dalszy wątek, który został dodany w ostatniej aktualizacji, jest właśnie tym, co jest najlepsze w tym wszystkim. Gdyż dostaliśmy sztylet ze złotej stali, czyli coś, co na pierwszy rzut oka jest nijakie, bo patrzcie, no jak to ma się przyrównać jedno do drugiego niby. Ale uwierzcie mi, jak pokażę po prostu później wam to wszystko, jak dobrze można wykorzystać taki sztylecik, to po prostu warto to mieć, naprawdę. Pomijając oczywiście takie szybkie ataki, które wbrew pozorom bardzo mało żrą energii. I przede wszystkim te ataki, po prostu... No, rozumiecie, o co chodzi. Super sztylet, a jeszcze skaluje się z wiarą. Ulepszany za zwykłe kamienie kowalskie, więc... Póki co chyba nie mogę go za bardzo wzmocnić, nawet nie pamiętam, ile ich mam. A, mam 6, dobra, to na plus 2 mogę sobie zarzucić. I nawet to zrobię, ale to za chwilę. A póki co jeszcze pogadajemy z nim dalej, bo to nie koniec. Time for me to head to the fort. I've much to do. First, I'll have to re-establish communication with the demi-humans. What's that look? You don't believe me? Well, under the Erd tree, co-mingling with the demi-humans is made possible. Even the Vulgar shall not be left behind, under the rule of true order. Which is why I, Kenneth Hite, next in line as the rightful ruler of Limgrave, have sworn to uphold it. Just you watch, my friend. Just you watch. Ah, yes. I've been meaning to ask. Would you like to enter my service? I see bright things in your future, stout warrior. Enter into my service and learn the workings of the Erd Tree's true order. And who knows? Perhaps sometime down the line, the grace of gold will return to those tarnished eyes of yours. What say you? A fine accord, is it not? No oczywiście, że przyjmujemy służbę i powiem wam jedną rzecz. Nie martwcie się tym. Bo wszystkie służby w tej grze da się przyrzekać jednocześnie, nie ma żadnych konsekwencji za to. A przynajmniej ja żadnych nie znalazłem. Bo nie jest to jedno miejsce, gdzie z tym się spotkamy, ale więcej to może kiedy indziej powiem. Very well indeed. I knew I saw something in you. I shall await you at my fort. We shall hold a ceremony for your knighting there, I think. I see great things ahead of us. We are truly by the Erd Tree blessed. I teraz musimy tam do niego wrócić, co powiem szczerze, nie będzie aż takie trudne, a nic, ale najpierw zanim coś, co chcę jeszcze, a mówiąc szczerze, posprawdzać parę rzeczy, zaczynając od tego, że pójdziemy tutaj, sprawdzę, czy wszystko wykupiłem od tego kupca, bo w sumie nie pamiętam już,
lepszy myszkletik do plus 2, chociaż, jak mówię, chcę z niego korzystać jako taką broń zapasową. Idealną też do stosowania właśnie klingi czarnego płomienia, więc no, rozumiecie. Trzeba będzie coś szybko wymordować, to taki śledzik jest bardzo dobrym wyborem. I proszę, widzicie, kamień kowalski jedynki. Obrażenia nadal nie są jakieś zachwycające, żeby nie było. Ale tak, no, jak dla mnie jest to super prosty backup weapon, więc no, zostawiamy jak jest. Jedyne, co mogę ewentualnie spróbować, to jeszcze, zanim pójdziemy do kupca, patrzę, czy mam jakieś popioły wojny, które można na to nałożyć, bo nawet już nie pamiętam i proszę, wszystkie się nadają. Przy czym tutaj, jak widzicie, to będzie ogólnie strata, ale jak mówię, mistycyzm zacznie też działać. Tu zyskalibyśmy dużo świętych, stracili trochę innych, no i nie moglibyśmy tego buffować. W przypadku tych, teoretycznie byśmy zyskali... Czy na pewno byśmy zyskali? Oj, nie, nie wydaje mi się. Patrzcie. 16 zmienia się w 21, co przekłada się na to, że dostajemy zaledwie 5 bonusu. A ile tracimy? No. Tracimy aż 11. Więc tak, żadna z tych opcji tak naprawdę nie jest niczym dobrym. Co najwyżej można byłoby pomyśleć o tym, żeby właśnie narzucić jakieś tam zaklęcie ciekawsze, ale nie. Nie ma co. Nie ma takiej potrzeby. Ten sztylecik będzie głównie po to, żeby właśnie takie coś robić. A potem zaspamić oponenta po prostu tymi ataczkami i szybko pozbyć się, wiecie, wszystkich zagrożeń. Wrócić właśnie czarnego płomienia, który jest, podkreślam, bardzo krótko działający, ale dobra. Chcesz coś kupić? Okej, dobra. I tam widziałem jeden nowy dialog, ale tym się nie przejmujcie, zaraz go przegadamy. A póki co może wezmę jeszcze wszystkie garnki, nie żebym z nich korzystał, no, no wiecie, zawsze lepiej mieć niż nie mieć. I o, wyciął w lesie mgieł. In the Mistwood, I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolves howl, make this signal right under the source. Oh, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Nowy gest. Nice to do business. Właśnie kolejny wątek nam się też otwiera. Więc no to jest takie bardzo dobrze, że w sumie w końcu coś udało. Chciałem sobie w końcu, no raczej, że udało się mi to odkryć wcześniej, przez co teraz byłem świadom, jak to wyglądało. I przy okazji, czy mi się wydaje, czy tutaj jeszcze... Nie, dobra, mylą mi się fakty, ale mniejsza. Więc tak, można teraz znowu iść tutaj szukać tego wycia. O, i nawet nie trzeba szukać za bardzo. Proszę, mamy oznaczonego gościa. No bo nie, pójdziemy tam. Jak mówiłem, ten odcinek będzie taki bardziej chaotyczny, mniej zorganizowany i w ogóle w sumie to ciężko mi teraz stwierdzić, co gdzie powinienem robić, a co nie powinienem robić. Po prostu najprościej w świecie już nie kojarzę, co było, co nie było. Ale dobra, weźmiemy przy okazji sztylecik. Bo nigdy nie atakowałem sztyletem z konia, ale widzę, że no, nie ma wielkiej różnicy, więc tak. A przy okazji możemy przetestować to też w starciu tutaj z tymi nietoperzami. Jak widzicie, no nie bije to za dużo, ale zaletą zdecydowanie jest to, że jak już trafię, to właśnie mogę dużo ataków naraz tego nawet czarnego ognia wypuścić. Tylko najpierw trzeba trafić i nie dać siebie trafić. Zasięg ma, no nie najlepszy, bo w końcu to sztylet, ale uwierzcie mi, warto nosić ze sobą taką broń na zapas. Idziemy już nawet na piechotę, nie ma co tak ciągle biegać na koniu. O! Co mówicie? Więc tak. Jest... Przytykujcie palcami. To znaleźć, a... Boż, to za słabo, ale mniejsza, widzę tutaj skarbeusza, którego w sumie nawet kojarzyłem, że jeszcze nie ubiliśmy, ale tak, warto się tym zająć, wiecie, w końcu to skarbeusze, skarbeusze dają fajne rzeczy, no. Bardzo piękny atak. Trzeba tam gdzie indziej to rzucić w sumie. Może trzeba bliżej, już nawet nie pamiętam.
Nie, nie rób gestu, jełopie. Dobra. Dobra, halo. Nie działa. Dobra, mniejsza. Skoro nie działa, to może... A nie, nie chcę walczyć z niedźwiedziem. Ale dobra. Jest tutaj skrzynka. Skarb, kamień kowalski 2. I coś mi tutaj naprawdę nie działa. Kwestia tego niedźwiedzia, czy co? Nie. Ale z jakiegoś powodu nie chce zadziałać tutaj to wszystko. No. Jeśli nie zadziała, to trudno się mówi i tyle. A nie, dobra, jest. Już zapominałem, gdzie on jest, tak naprawdę, gdzie on sterczy. Carly sent you, did he? Ever the bloody busybody. Hmm. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Blythe. I'm looking for a man who goes by Darrowell. He fled somewhere nearby. Or so I've heard. Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample reward. No. Darrowell is not in need of a fitting end to his tale. Tyle. Nic wielkiego, więc no, jak widzicie, taka po prostu rozmówka, która potencjalnie może skończyć się na jakimś większym wątku. A czy tak będzie, czy nie, ciężko mi stwierdzić. Widzę, że coś się zepsuło i nigdzie mnie nie oznacza tego gościa. Dziwne, ostatnio jak tutaj właśnie z nim załatwiłem tą sprawę, to był oznaczony niedaleko fortu. No cóż. Nie mnie to teraz narzekać na to, czy oceniać, jaka jest sytuacja. Za słabo znam Eldena na to. Tak, nawet się nie przejmujmy tym wszystkim. I tak w sumie z ciekawości bym jeszcze sprawdził, czy duch nagle zacznie mówić coś innego. Dobra. Mniejsza. I tak, nie wiem, jakim czasem znowu byłem ślepy, jak tu biegłem po raz pierwszy. Ale mogę wam przyznać, że jak pierwszy raz w ogóle tak tutaj też lazłem, tylko zamku też zapomniałem o tym miejscu. Nie zauważyłem go i dosyć późno go aktywowałem. Najlepsze jest to, że ponownie powielam mój stary błąd. Ale dobra, nie przejmujmy się tym aż tak bardzo. Siadaj, torrent, czy tam schodź struga, jak złotek zwał. Jedziemy. No, jeśli mylę gdzieś niedaleko. A jeśli go nie będzie, to no, może jest kwestia jakiegoś buga czy coś. Ciężko stwierdzić tak w 100%. Okej, znak na szczęście już znikł. No ale widzicie, mimo wszystko nadal wrogów tu nie ma. Więc chyba wszystko idzie prawidłowo, jeśli się nie mylę. No, powinno być wszystko okej, tylko... Okej, takiej sytuacji powiem szczerze, nie kojarzę, może czy to było, czy nie. Ale dobra, mniejsze. Chcę się pobawić na razie szklecikiem, więc nakładamy tym taki wspaniały efekt na szklecik. I jak widzicie, no, nie jest to idealna broń, ale... Właśnie nawet na takiej sytuacji jak tutaj teraz. Nałożyć takie wzmocnienie na szklecik i... Co prawda nie jedno uderzenie, jakby to było w przypadku miecza, no ale widzicie, to jest fajna broń. Mi się podoba. Ale prawda, teraz czuję się taki trochę zagubiony, bo już nie pamiętam, czy ostatnio też tak było, czy nie. No, pewnie musiało tak być. Dziwne, gdyby nagle coś zmienili. A z jakiegoś powodu? Mniejsza o to. Jeśli go nie znajdziemy, to trudno. Przyjdę to kiedy indziej. Ale tak. Tam tutaj za to ci małpoludzie. Z czerwonymi oczami, które... Tu mogę akurat szczerze powiedzieć, nie wiem, co oznaczają. Jakoś tak po prostu nie sprawdzałem czerwonych oczu bezpośrednio. A nie, dobra, jest. Ja mam naprawdę słabą pamięć do takich rzeczy jak to, więc wybaczcie.
You, is it? I suppose you must have seen it by now, yes. The sorry state of my fort? Oh, indeed, it is a foul fate for a land to be without a ruler. One must be found, with haste. And not that awful Godric, but a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. I'm sorry to have lifted your hopes, but I haven't the authority to raise you to knighthood as things stand. The great Kenneth Height issues his sincerest apology. But now, I must begin my search post-haste for a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. I must begin my search for a true and... I to w sumie tyle, co wiem o nim. Tego, co właśnie wyczytałem, to on ma jakąś większą sprawę teraz tutaj u siebie, więc coś tam jeszcze z nim będzie prawdopodobnie. Ale póki co, więc większością tych rzeczy nie ma co się przejmować. To wszystko jest w jak największym porządku i zakończone tak, jak mogliśmy to tylko zrobić. I cyk. Jest tutaj coś jeszcze takiego, co w sumie kojarzę, że mieliśmy zrobić, takiego... Co chciałbym może pokazać, poza tym, że pamiętam, że trzeba zrobić. O, niestety, nie za bardzo. Jedne co to kojarzę, gdzieś tu była jeszcze jakaś jaskinia, która... Czy w sumie katakumby bardziej, których nie zwiedziliśmy. Ale dobra. Komnata przy windzie, czy baszta? Aha, tu jest bezpośrednio Godric. Tu jest cela, ta przed Godrikiem. Szybciej jednak chyba tam dostać się, gdzie myślę, żeby się dostać będzie. Albo od... Nie, jaka komnata przed windzie? Od baszty. No tak, mam tutaj naprawdę dużo do zrobienia. I to nie żartuję. Jestem po prostu świadom tego, jak dużo jeszcze skrywa tajemnic zamek. Poniekąd. Przy czym podkreślam poniekąd, bo jednak trochę wiem, ale czy ta moja wiedza jest wystarczająca, żeby ją określić jako jakaś porządniejsza? No nie szczególnie. Jedyne co to... jest tu jeden przedmiot do zdobycia, który... Trzyma się do poruszenia wątku postaci, którą już znamy. Wie konkretnie o tej, jakiej tam było. A Rodrika, czy jakoś tak? To wiecie, ta duchów. Jedna ważna rzecz. A druga, o właśnie, to tutaj będzie się mylę. Tak. Zaraz się tym zajmiemy. Tylko najpierw psy. To też, jak widzicie, łatwo szkletem pokonać, dość szybko. Ale mówię, to jest po prostu zaleta szkletu nad inną bronią. To, że nawet jeśli ma słabe ciosy, to jest na tyle szybki, że no, łatwiej znaleźć okienko, żeby zaatakować po innych działaniach. Więc no, jeśli nie chcecie, żebym nim walczył, to możecie mi napisać, możecie mnie skrytykować, z chęcią przyjmę krytykę, ale mniejsza z tym, póki co proszę. I... No. Chwila, szkarłatny kaptur? Powiem szczerze, coś tu nie pasuje. Ostatnio to było co innego. Nie pamiętam teraz dokładnie nazwy przedmiotu, ale to był jakiś przedmiot związany z tymi poczwarkami. Tylko poczwarek, coś takiego, nie jestem pewien. A. Dobra. Mniejsza z tym. Zobaczmy po prostu, co to za kaptur. Bo wiecie, może to być coś ciekawego i... Lepszy na magię. Nie daje żadnej równowagi. W ogóle, ale... Okej. Okay. Zwiększa witalność. Tak, nie jest może ideał. Ale weźmiemy to sobie, będziemy mieli teraz dwie pelerynki. Zwiększa witalność. 15, oryginalnie mieliśmy ile? A, jeden. Wiecie, masz najwyższy czas, żeby właśnie się przebrać w jakieś inne ubrania w ogóle. To... Mniejsze, ale no, zawsze lepsze niż to, co nosiliśmy potencjalnie. Więc tak, choć może przyrównajmy. Nasze tamto było lżejsze i lepsze przeciwko magii. Zbroja wygnańca. Nie ma sensu jej brać akurat. Dobra, niech będzie, że będziemy chodzić z dwoma pelerynkami. Też nie do końca mi się to podoba, to sam kaptur.
dobry, że warto go nosić. No i szkoda, że tak wyszło. Chciałem pokazać tutaj jakąkolwiek moją wiedzę. Wyszło, że nic z tego nie ma. Więc ja teraz sobie spokojnie siądę i ewentualnie pomyślę, co dalej. No dobra. Zdecydowałem się, że póki co wrócimy do starego kapturka. Przylazłem też kupić swoją drogą zbrojkę tutaj tą kolczą. Kto wie, może kiedyś jak będziemy się chciał jakiś konkretny wygląd zrobić, to zrobimy. I tak, teraz jeszcze tylko pogadajmy z nim o Blade'ie z powrotem. Po czym, w sumie mam pomysł, co możemy spróbować zrobić. Ogólnie ukojarzycie tego takiego gościa dziwnego, którego tam spotkaliśmy kiedyś, był drzewem. No, nie pamiętam, czy go tutaj ruszyłem, czy nie, ale wspominał coś o jakiejś jaskini przy brzegu, więc... No. Teoretycznie jest nowy cel. Then you met Blythe, did you? Wonderful. I'm glad I pointed you in his direction. He's boorish, blunt, and couldn't find his nose with both hands. But he's a good egg. I think the two of you are sure to find the best in one another. No, taki niewielki tekst. Ale mniejsza z tym. I teraz tak. Ja nie wiem, co więcej dodać, poza tym, że cel następujący. Gdzieś iść na plażę. I poszukać jaskini. Szczerze mówiąc, nie mam pomysłu, gdzie to może być. I tak, oczywiście jeszcze tamte tereny cały zostały. Tam też jest dużo, dużo fajnych spraw, ale... Ale tak, to nie teraz na razie, więc... Tu byliśmy. Nie kojarzę, żeby coś było. Bierzemy promień w to miejsce. Niedaleko w sumie. Trzeba teraz tylko znaleźć jakieś sensowne wejście tam na dół i może znajdziemy tego gościa. Bo w sumie to też jest taka właśnie rzecz, która była wspominana dawno, a już jej nie pamiętam do końca. A jedno co to jeszcze przy okazji, jest tutaj ta statua, która... Nie można było aktywować, ale tej nie można. O, dziwne. Dobra, mniejsza. Mniejsza z tym. W takim razie bierzemy konia. I... tam dostać, tam niżej. A nie, to jest nadal jeszcze normalne zejście. Okej, dobra. Może za bardzo myślałem o jakichś problemach, które nie istnieją, żeby to zauważyć. Tak, okej. Są tutaj trolle. Śmierć. Okej, chyba nie do końca rozumiem, jak to działa. Oj, no cóż. Dużo z tego nie wyniosłem. I dobra, skoro zginąłem, to teraz... Możemy w sumie usunąć to wszystko i tak tam dostaniemy się bardzo prosto. Moje te pozostałości. I tak, w dalszym ciągu chcę się jeszcze pobawić sztylecikiem, zanim go porzucimy na dłuższą chwilę. Twierdziłem, że w sumie czemu by nie, dla odmiany. Po prostu póki jeszcze i tak mam słabe statystyki, za dużo z nimi nie zrobię, bo wiecie, prawie każda broń wymaga więcej. To no, przynajmniej tyle mogę zrobić teraz. A póki co, tak, mamy trolla. I nawet nie będę unikał gościa, czy coś, nie. Ja chcę go... pobić. Właśnie przy pomocy sztletu i... czarnego ognia. Wiecie, jako taki pokaz moich umiejętności. Gorzej tylko, że jego tupnięcia zawsze zadają obrażenia, nawet jeśli nie trafią. No ale dobra, mieczykiem pewnie byłoby łatwiej. Patrzę z drugiej strony. Gdyby nie to, że jego stop. Że on ciągle tupie. To zdecydowanie łatwiej byłoby sztyletem, patrzę na ilość ataków, które możemy wprowadzić z czarnego płomienia. Okej, dobra. To już zaczyna być dziwne. Chociaż może lepiej będzie się z nim walczył bez namierzania. Bardzo możliwe. I co on tu zrobił? Halo, co był za dziwny atak i czemu tak długo postać leżała? Dobra, nie umiem walczyć. Nie umiem walczyć, jeszcze głupio z tym sztyletem chodzę. A i tak, najbardziej mnie zastanawia, czemu to... Powiedzmy... O, jak to się nazywa? Brakuje mi słów teraz. A, hitboxy takie czemu są zepsute. Że on zadaje obrażenia plecami nawet. Delikatnie tylko uderzeniem, ewentualnie nawet poza zasięgiem.
Wiecie, no nie jestem przyzwyczajony do takich efektów po graniu w Dark Souls. Tam hitboxy były zepsute i owszem, no, idealnym przykładem był żelazny golem, ale no nie były zepsute w ten sposób, jak tutaj. Nie zmienia to faktu, że jednak ja nadal utrzymuję swoje. I będę próbował go pokonać. Też lepiej byłoby chyba naprawdę mieczem. Albo wiecie co, nie. Szkoda mi czasu. Odcinek i tak niedługo powinien się kończyć, więc po prostu poszukajmy tej jaskini, którą chciał się udać. Może wyjątkowo to będzie gdzieś tutaj, może nie. Ale póki co widzę jakąś dziwną rzecz. Aha. Okej, te ośmiornice to jeszcze okej, tak typowo, ale tu jest coś dziwnego. Dziwne coś, które jest niewidzialne. Te plamy. Nie wiem, co to ma być, ale... Powiedzmy, że chciałbym tu coś ubić. Biega tu według konkretnego schematu, to może się uda. Trzeba to wychwycić. Nie. Bez sensu. Jakkolwiek to jest, jakkolwiek to zaatakować, no to zanim z konia machnę, to już dawno ucieknie z tego miejsca. Dobra, wiecie co, może nie z konia, a spróbujmy to inaczej podejść. Nie powinno to być trudne, bo chyba mamy... A no mamy. Kurczę, tu jeszcze jakąś taką biedniejszą, która wymaga mniejszych statystyk, więc łatwiej będzie z niej strzelać. A nie mam bełtów. Dobra, mam 99 zwykłych. To jednak nie problem. No dobra. I teraz tak, celowanie. Okej. Nie, dobra. Nie mam pojęcia. Tam też z tego raczej nie strzelę. Nie, to... A może to jest jakiś żart po prostu? To biega sobie tak, ale tak naprawdę co z tym mam zrobić? Zanim zdążę machnąć, to już mi pobiegnie gdzieś dalej. Nie wiem, może poczekam tutaj i spróbujemy zaraz. Tu chciałem szukać spokojnie jakiejś jaskinki, a tu nagle takie głupie coś. Okej. Popiół wojny, tupnięcie za maszystę. Też nie spodziewałem się, że cokolwiek tu będzie. Myślałem, że to jest jakieś takie głupie coś. Po prostu tu proszę, no jednak. Warto było być uparciuchem. Dobra, mniejsza z tym jednak. Wygląda na to, że tutaj nie będzie tej całej groty. Ale... To wszystko mam tutaj coś innego. Okej, jakiś przeciwnik. Typowy tamten gościu, co ich wcześniej też spotkaliśmy, więc tak. No ciekawe sztylety, możemy go prawie że zastanlokować. Okej, mam tu niegasnące motyle i mięso. Ha. Tylko tyle. Okej, jeszcze jego hełm, ale to i tak nadal bardzo mało. Szczerze, spodziewałem się, że będzie tutaj, wiecie, ta cała grota, a tutaj no w sumie nic nie ma. A no cóż. No cóż, chyba moje chaotyczne zwiedzanie tego wszystkiego jednak znowu spowodowało, że na odcinku za dużo się nie dzieje przydatnych, ciekawych rzeczy. Ale dobra. A skoro mamy jeszcze trochę czasu, to pierwsze jeszcze poszukam w okolicy, może tu naprawdę coś jest, a jeśli nie, to najprościej we świecie pójdziemy do tej. Nie, dobra, widzę linię brzegową bardziej rozwiniętą, więc coś tu będzie. Ale wracając, to pójdziemy też spróbować znaleźć miejsce na aktywację tej wielkiej runy, bo szczerze mówiąc, mimo tego, że Godricka pokonywałem, to nawet nie szukałem sposobu na zdobycie na aktywację tej runy żadnej z moich postaci. Może pozwiedzałem trochę więcej lokacji, w szczególności niektóre miejsca, nie będę tego ukrywał. Może się właśnie zdarzyć, żeby coś tam wiedział o czymś, czegoś tutaj.
Tak właśnie, no, runy nie aktywowałem. Żadnej. Więc nie wiem, jak się aktywuje. Ale dobra, mniejsza z tym. I mamy tutaj handlarza. Nadal nie jaskinie. Zobaczymy, co on nam powie. Dobra, co my tu mamy? Kamienie kowalskie, okej, ciekawe. Książka z przepisem płatnerza, która daje takie rzeczy. Czemu nie wezmę? Łuk, okej, fajne, fajne. Pałka, szeroki miecz, żelazna okrągła tarcza. Lądowe osłonice? Okej, a może to nie były lwy ośmiornice, tylko osłonice. I trole, kamienni kopacze. Dobra, nie wiem, czy muszę to kupować, ale szczerze wezmę. Więc to zobaczymy, bo... Będąc szczerym, nigdy nie sprawdzałem tego typu informacji. A na głowach troli kamiennych kopaczy widać dziwne rany. Okej. A lądowe osłonice są miękkie tam, gdzie dotykają ziemię. Trucizna spowoduje, że pękną. Okej. Wiecie co? Dziwne jest trochę, ale to są takie fajne w sumie podpowiedzi, co robić. Jak są te osłonice. Podejrzewam, że to może być to co nazywam wcześniej śmiernicami. Może też być to coś. Ale mniejsza. Ale fajne podpowiedzi. Czyli w przypadku troli kamiennych kopaczy, nie wiem do końca czym są trole kamienni kopacze. Ale wiem, że w ich przypadku musimy atakować najlepiej w głowę. Natomiast w przypadku tych lądowych osłonic, to trzeba atakować tam, gdzie dotykałem ziemi i trucizna jest przeciwko nim chyba skuteczna. Dosyć. Więc tak. Spodziewałem się czegoś trochę, może więcej, może innego. Ciężko mi to, wiecie, jakieś takie jednoznacznie określić w sumie. Prawda jest taka, że nie spodziewałem się niczego konkretnego, a jednocześnie to, co dostałem, jest takie inne niż to, co mogłem oczekiwać, ale dobra. Okej, tu mamy jeszcze trupki, które będą wstawać ze zmarłych. Na szczęście mamy moc złotego porządku jeszcze przez jakiś czas, która... Patrz, jak ona jest skuteczna przeciwko nim. Wow, dobra. Faktycznie, świętość jest idealna przeciwko nieumarłym. Teraz to się potwierdza. Chciałem sobie takim typowym nieumarłym. Bardziej niż ogólnie nieumarłym, bo w sumie. Jak to powiedzieć, kto tak naprawdę jest żywy, a kto jest umarły. Ale dobra, mniejsza. I okej, skoro tutaj już raczej nic nie będzie, to... A nie, chwilę, jest jakaś wyspa. Ale dobra, mniejsza. Skaczemy tu i... Stąd jeszcze wyżej i... Tak, i gdzie nas to prowadzi? W sumie? Chyba do miejsca, w którym zaczynaliśmy przygodę? Na plecy tej krypty? Tak, faktycznie. Dobra. Ciekawa rzecz i... A, tego gościa tu nie ma. Brak ci służki? W takim razie udaj się do... Liurni. Odszukaj różany kościół na zachód pod Grodzia. Brawo. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. To jest tam jakiś gest i tak. Jeśli chodzi o to miejsce, okej, okay, wiem, gdzie to jest. Może tam podejdziemy kiedyś. Ale ciekawe, że on zniknął. A dobra. Pony na wszelki wielki i w takim wypadku ostatnie, co tam tylko zostało, to... Dobra, wiecie co, wiem gdzie jest to, jak się dostać z tej całej wieży prawdopodobnie. Wiem, gdzie jest to miejsce w zamku, w którym ono prawdopodobnie będzie. Jeszcze oczywiście jest pełno sekretów z życia. Ale tak, tutaj dostaniemy zaraz ostrzał ze wszystkich możliwych balist. Więc tak, musimy być bardzo ostrożni. Ale nie będę się tym przejmował, póki co. O tak, te balisty to jest jeszcze nic w porównaniu z tym, co nas czeka za chwilę. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówię, tutaj był taki jeden jakby koteczek, przed którym zdecydowałem się uciekać. Wygląda na to, że trzeba było przebiec za niego. I tam jest to przejście do tego całego miejsca, o którym potencjalnie wspominali. Okej. Dobrze. Reszta tu też idzie powoli. Ale na szczęście powoli, więc... Proszę, o tym właśnie mówiłem, o takich sytuacjach.
właśnie na takie rzeczy ten sztylet będzie idealny. Okej, to jest nawet nowe miejsce łaski. I dobra. Ale dobra, tak. Teraz właśnie pokazałem to, co ciągle, co chciałem właśnie prezentować sztyletem. Nie wychodziło, jestem tego świadom, bo jestem lamą. Ale tutaj przeciwko pojedynczemu słabemu wrogowi w końcu wyszło. Dobra. I co tu mamy? Talizman żółtego smoka i nie podoba mi się to miejsce. Wygląda jakby tu nagle miało być jakiś, jakby miał właśnie być znowu jakiś boss fight. Ja nadal nie mogę użyć tutaj konia. O cholera, widzicie to coś? Widzicie to coś? A, przy okazji powinien chyba zdjąć kuszę. Ale tak, wracając. Nie ma przebacz, żebym z czymś takim walczył przy użyciu sztyletu. Święte ostrze. I patrzcie, dostał 1000 obrażeń, a ile to jest dla niego? Nic. Ojej. Ale okej, nie jest aż taki teoretycznie niegroźny. Drugi, naprawdę. Jak sobie żartuję, że to jest... Ilu takich będę musiał pokonać? Naraz. Nie. Gdyby jeszcze był sam jeden, to okej. Ale tak jak jest dwóch, to za ciężko to będzie. Okej, dobra. Widać też, że ogień coś im robi, więc nie jest może aż tak źle. Ale dobra. Tak, niespodziewane. I dosyć niebezpieczne. Chwila co, jeszcze jakieś bełty? Okej, nie przesadza się trochę? Aha, dobra, jeden zabił drugiego. No, jedne co mogę powiedzieć to dzięki. Ten jest jeszcze prawie nietknięty. Ale dobra, z jednym to jeszcze może sobie poradzę. Wiecie, jak ciekawe, wyglądają krwawili. Czy w cudzysłowie krwawili, bo w sumie ciężko powiedzieć, czy takie konstrukcje mogą krwawić tak prawdziwie, ale lawą. No tak, tylko tego brakuje, żeby jeszcze mi właśnie te takie... Też, wiecie co? Skoro ogień jakoś na nich działa, to może warto właśnie pomyśleć o tym jednak. A, jeszcze pod siebie też potrafią pluć ogniem. Super. Super. To zaraz tam mnie zestrzelą. Z dziwnym czymś. Prawdopodobnie, a ja nie mam już żadnych sposobów na leczenie. No ideolo po prostu. Ja wiem, że w ogóle za pokonanie ich nie dostaję żadnej nagrody tego typu. Ale okej, mniejsza. Nie mogę sobie pozwolić na żaden błąd. Inaczej mówiąc, zaraz zginę. Nawet nie wiem od czego. Ale tak, zginęłem. No dobra. Czyli to będzie wyzwaniem tego miejsca. O, w ogóle dopiero to sobie zorientowałem się. Patrz, my tego gościa spotkaliśmy. On jest na tej okładce. Tutaj, że wszędzie wiesz, na tym ekranie ładowania. Ja się nawet nie zauważyłem tego podobieństwa. No cóż. Ja to jestem po prostu... Naprawdę nieuważny w wielu kwestiach. I dobra. Dobra. Jak już tu idziemy, no mówię, ja chcę to po prostu przejść. Zobaczyć, co tam jest, czy naprawdę to jest to miejsce aktywujące runę, czy znowu coś innego. I jak tak naprawdę też ta aktywacja runy wygląda, co ona daje. I okej, teraz widzę, że się wszystkie budzą. Więc teraz jestem przy okazji zacznę to gotowy. Bo nie dosyć, że to zauważyłem, to jeszcze po prostu wiedziałem, czego się spodziewać. A, czyli tam po prostu jest trzeci, który tym razem jest łucznikiem. Dobra, strzel. Okej. Nie tego się spodziewałem, ale dobra, przynajmniej strzelił i wiem, że mnie to już wyminęło. Tak, sobie pod nogi strzeli, jestem tego pewien. No, dobra. Nie będę się tym przejmował. I... Widzę tu teleporter. Dobra. Tak, szybko, proszę, zanim mnie zabiją. Zanim mnie zabiją, proszę, teleportuj. Dobra, daliśmy radę. Daliśmy radę, dobra, to się liczy. Cokolwiek to oznacza. I jesteśmy już
na miejscu? Chyba tak. Okej, okay, dobra, to zobaczmy, co tutaj się kryje. Tam wrócimy może trochę później, o ile w ogóle, ale taka najpierw tutaj do wieży. Boska wieża pogromna. Okej. Okay. Czyli mam przynajmniej jedną rzecz. Dobrze. Jesteśmy na drodze do boskiej wieży. Pewnie to będzie jakiś boss fight czy coś innego, co jeszcze mi zabije z 20 razy. Ale tak, ważne, że jesteśmy na boskiej wieży, co oznacza, że tutaj proszę, mamy wielki run Godrika, który właśnie mówił, że wielką wieżę pogromna. Tak, wielki run Godrika, posiadacza odłamka, nie mający żadnego błogosławieństwa. I dobrze. Nie, nie podoba mi się to. A, dobra, to tylko winda. Już niepotrzebnie panikowałem. I z tym tak też pomyślałem o jednej rzeczy jeszcze. Bo myślę, że było tu krótkie cięcie ponownie. Pomyślałem, że może spróbowalibyśmy swoją postać. Znaczy, ja bym spróbował tą postać wykreować na takiego właśnie, powiedzmy, tego świętego. Nawet trochę roleplayowe, może nie zrobię niektórych wątków, które powiedzmy byłyby bardziej heretyckie czy coś, ewentualnie. Zrezygnowałbym nawet z tego wszystkiego, ewentualnie starał się ograniczyć do minimum właśnie takie rzeczy typu tą czarną klingę czy czarny płomień. I skupi się właśnie na takich rzeczach jak ten złoty porządek, jakieś takie lepsze cuda. Nie wiem, co wy o tym myślicie, bo dla mnie takie coś mogłoby być fajne. Ale z drugiej strony też tak limitować się co do wyboru cudów, no. Trochę tak średniawa. Poza tym też ciężko mi określić, co w tym świecie mogłoby być uznane za heretyckie przez tych takich... Tych... Ja nie chcę tam podchodzić, tutaj będzie boss fight, ja to czuję. Ale dobra, trzeba. Ale wracając, wiecie, nie wiem, co by było też uznane za heretyckie przez takie, wieszcie, pozytywne postacie, te tradycjonalistów, tych, którzy wyznają, powiedzmy, to drzewo, czy coś, czy tam ten złoty porządek i... Hej, nie ma boss fighta, a to wszystko wygląda, jakby to były martwe dwa palce. Wywróć moc wielkiego runu i co to robi? Wielki run Godrika i co ciekawe, osiągnięcie za wielki run mi weszło. Czyli tylko boss są zbugowane. Tak, mam wielki run Godrika i co teraz? Ktoś mi powie? Zwiększa wszystkie cechy. No, okej. Wielki run posiadacza odłamka Godrika. Jego błogosławieństwo zwiększa wszystkie cechy. Ten wielki run znany jest jako krąg opoki. Znajdujący się w centrum eldyńskiego kręgu. Pierwszymi półbogami byli eldyński władca Godfrey i jego potomkowie. Złoty ród. Okej. Okay. I co teraz w sumie? Okej, okay, no. Naprawię tego odłamka i co? Dostałem teraz bonus do wszystkich statystyk? Nie, to muszę chyba ten runiczny, tamten, wiecie, użyć, chociaż... Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co teraz. Ale dobra, skoro tak to wyszło, to może do stołu utraconej łaski i spróbujmy się dowiedzieć może coś od tych palców, czy czegokolwiek. Zobaczyć, czy ktokolwiek ma coś do powiedzenia, wiecie, no, takie typu, kto rzeczy, dobrze. Nowe inkantacje, nie dzięki. Szukam, wiecie, tylko... sposobu na to, żeby ten wielki run założyć czy coś. O, wiecie, co mogę dla ciebie zrobić? No już inkantacji nic nie ma. Nic. Ta dwójka raczej mi nic też nie powie. Sprawdzić w tym miejscu tego wiecie, tego co ty czytał coś, ewentualnie jeśli nie on, to jeszcze dwa palce. O Godriku, o Rendali, o Morgicie. Nie, on opowiada tylko o różnych postaciach. To posłuchamy może kiedy indziej. Morgicie, Morgocie, może? Nie wiem, nawet nie zwróciłem uwagi na nazwy. Dobra, palce, halo, macie tutaj coś do powiedzenia? Nie. Ty? O co chodzi? Weź moc wizerunku o wielkich runach.
Okay, czyli coś chyba jest. The children of the goddess, tainted by the strength of their land so great. The Corito will has long tarnished. Show no. Indeed, the demigods are Igodric, the glove, the runt of the lit. A nie, dobra, to o tym już gadałem. Ha. Czyli co teraz? Nie jestem pewien. Co dalej? A chwila, tu jest opcja wielkich run. A. Ej, i co? I to już? A chyba. Nie, to nie już. A, czyli muszę jeszcze chyba użyć tego runicznego kawałka, czy co to tam było. E, dobra, bez znaczenia w sumie teraz. I tak. Ja wiecie co, może na ten moment skończę to wszystko. A w następnym epizodzie spróbujemy nie umierać i zdobyć ten cały tamten, wiecie, zobaczyć jak działa, tego typu, tak dalej. A jeszcze póki tu jesteśmy, zobaczymy właśnie. O, jest łuk runiczny, dobra. Wezmę jeden taki łuk, jeden też to. I nawet wyszło lepiej niż myślałem. Wtedy muszę pamiętać, żeby nie umierać, bo jeśli umrę, to będzie źle. Ale tak, łuk runiczny i czy coś zmieni tutaj estetycznie? Wow. Wszystko się ulepszyło, faktycznie, teraz ładnie świeci i... Wow! Wow! Wow, wiecie co, chciałem wam powiedzieć, że właśnie też myślałem o ulepszeniu statystyk co niektórych, bo nie miałem odpowiednich, żeby korzystać z jakichś ciekawszych broni, ale tutaj widzę, że póki będziemy mieli tą runę, to problem sam się rozwiązał, nawet bym mógł teraz, proszę, bawić się tym sztyletem. Prawda, teraz nie mogę to pokazać, ale tak, wow. Dobra. Na farcie mi się to wszystko udało i w takim wypadku no, kończymy na tym. Dziękuję wam bardzo ponownie. Mam nadzieję, że się podobało i cóż, kolejny odcinek. Albo dalsze zwiedzania, albo idziemy już w jakieś nowe tereny szukać wątku głównego. Chociaż gdzie on konkretnie jest, to nie wiem. Ale póki co to tyle ponownie, więc trzymajcie się i hej hej.